Kasper, wchodzimy już właśnie na pokład samolotu Lufthansa. Jedziemy do dokąd? Do Malty. Na Maltę, a na po Maltę. Drodze jeszcze będziemy... W Frankfurcie. W Frankfurcie, 4 godziny czekania. Poznałem bardzo fajnych ludzi. Na razie z Torunia, ale jeszcze poznam z Warszawy. A z Elbląga, przepraszam. Z Elbląga. Już wpadka na sam początku. To jest właśnie pani z Elbląga, która się upominała. Siedzimy już w samolocie i za chwilkę samolot będzie startował. Właśnie teraz kołuje i przygotowuje się do tego, żeby wystartować. Siedzę obok bardzo miłych dwóch pań. Pani Lucja z jednej strony, z drugiej strony pani Izabela. No i ja. No to lecimy. We Frankfurcie! Kochani, jestem we Frankfurcie już. Teraz 3 godziny czekania i później lecimy dalej na Maltę. Podróż minęła bardzo przyjemnie. Trochę mi się spać chciało, ale jakoś przeżyłem. Dali kanapkę, całkiem niezła nawet była. Była albo do wyboru, albo z salami, albo z serem. No to pozdrawiam z Frankfurtu. Na razie. Kochani, wchodzimy do kolejnego samolotu, również do Francji i lecimy już na Maltę. Na dworze zrobiło się, zobaczcie, już ciemno, ale mam nadzieję, że dzisiaj będziemy w hotelu nocować i będzie nam wygodnie. Kochani, jest 12 w nocy i jesteśmy na Malcie. To jest przewodnik Szymon, a to jest Piotr. Więc Szymon, Piotr dzisiaj, znaczy nie tylko dzisiaj, ale przez te dni będziemy czuwać nad całą grupą. Pozdrawiamy z Malty. Okej, dobro. Teraz jestem, kochani, już w hotelu na Malcie. Jest już po północy, grubo po północy, bo dochodzi druga. Ale jutro o 9 wyruszamy, więc mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się przespać. Za oknem słychać głosy, imprezy. Widać, że życie kwitnie, bo jest troszkę chłodniej niż w ciągu dnia. Jutro spróbuję pokazać wam trochę więcej Malty. Sam jestem ciekaw.
pokój, dobro. Dobranoc.